Dzień dobry, witamy Was wszystkich w pierwszym noworocznym odcinku PL3 Raport. Maciek Pawlak z nami jak zawsze. I Mateusz Żołak, witam serdecznie. I Radek Bakulski tutaj jest za kamery, macha do nas, zakończył czwartkowe sędziowanie, a my po tym ostatnim meczu Hanza kontra Gazicho nagrywamy dla Was pierwszy w 2022 roku PL3 Raport. Co nowego? Tak jak powiedziałem, pierwszy program w tym nowym roku, ale za nami 4 dni rozgrywkowe. 5 tak naprawdę, przepraszam, 5, bo 3 w tym tygodniu i 2 były w poprzednim. No i co? I zakończyliśmy tą pierwszą fazę zmagań. Ostatnim meczem TRS kontra Jurką. Jurką wysoko wygrał, tym samym awansował do pierwszej ligi i rozpoczęliśmy od razu 3 stycznia, czyli pierwszego dnia rozgrywkowego nowego roku, drugą fazę. Tak, i jak już jesteśmy przy Jurkomie, to zmienił nazwę w międzyczasie. To jest nowe. No tak, bo kończył jeszcze jako Jurką tą pierwszą fazę, natomiast pierwszy mecz drugiej fazy rozpoczął pod nowym szyldem. Gorzko, gorzko, dyskoteki weselne, Sopot, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Kraków, jeśli dobrze pamiętam. Zgadza się. Więc oczywiście zapraszamy wszystkich uczestników na może nie na imprezę, tylko do pubu teraz, tak? Chyba do pubu teraz, nie na dyskotekę. Także tutaj, no tak się rozwiązało akurat prawnie, a nie inaczej. No i co, ta druga faza się rozpoczęła, niektóre drużyny zagrały już 2 razy, Gazicho chociażby 2 razy, Agrosfera ma 2 mecze za sobą, te drużyny zapunktowały. Cześć Bakul, cześć, żegnamy i do zobaczenia w poniedziałek. Ale też drużyny są niektóre bez punktów. Natomiast no, mówmy o tych, które zdobywały te oczka. Agrosfera jest liderem czwartej ligi, w czwartej ligi też dyskomfort pierwsze punkty w swojej historii zdobywa, także no, widać, że te mecze już są bardziej wyrównane niż w tej pierwszej fazie i te drużyny, które do tej pory nie punktowały, no te oczka będą jednak zaliczały na swoim koncie. Tak, o Agrosferze jeszcze powiemy, debiutant halowy, ale nie debiutant w PL3, zaraz będzie troszkę dłużej, a dyskomfort typowy debiutant. I zdobywa pierwsze punkty, tak jak powiedziałeś. No dokładnie tak. 4 ligi, w każdej lidze 6 zespołów, każdy z każdym mecz i rewanż. Takim systemem ta druga faza będzie się toczyła, także jeśli ktoś już zdołał wygrać z jakąś ekipą, no to jeszcze będzie musiał potwierdzić swoją wyższość w kolejnym spotkaniu pomiędzy tymi ekipami. Dobra, moi kochani, zapraszamy na statystyki tygodnia. Najwyższe zwycięstwo. Manol wygrywa z GCE 9-4, Światłość Wiekuista wygrywa z Gazpromem 6-1, 5-bramkowe zwycięstwa. To właśnie też pokazuje, że ta druga faza już jest bardziej wyrównana, bo w tej pierwszej mieliśmy wyniki jednak bardziej odbiegające pomiędzy drużynami, a tutaj ten dorobek strzelecki poszczególnych zespołów no już nie jest tak bardzo odstający od rywala. Tak, chyba żadna ekipa w tym tygodniu nie zdobyła dwucyfrowych bramek, to też to podkreśla. No, dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że tych w ogóle dwucyfrowych wyników będzie jak na lekarstwo. I tak naprawdę no, każde spotkanie tutaj powinno być wyrównane. To widzieliśmy chociażby w ostatnim meczu tego tygodnia, gdzie Gazicho przegrywało 3-0 i z Hanzą zdołało ugrać remis. Mecz zakończył się wynikiem 3-3. Najlepszym strzelcem Mateusz Wiech z Manol Gdańsk. Wielki powrót Matiego. 5 goli. Trzeba go zrobować do sędziów, bo robi kurs. Tak? Tego. Proszę, tego to nie wiedziałem. Ciekawe, co z tego będzie. W jego przypadku robi to pewnie tak w cudzysłowie. Aha, ja rozumiem, tak. Ale będzie miał papiery. Tak, 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 tak. No to ciekawa sprawa, ciekawe jak szybko będzie mógł awansować. Tak, myślę, że zacznie od czwartej ligi już od razu. No tak, a potem na centrale po pierwszym sezonie. No Mati, będziemy się przyglądać swojej karierze sędziowskiej. Najlepszy asystent Tomek Pasierbski, Rafał Bujnowski i Kanadyjczyk Mati Wiech dołożył 1 asystę w meczu przeciwko GC, a więc 6 punktów przyszły sędzia ekstraklasy. Zgadzam się. No to bardzo... Bez barier żadnych. Bez barier. Maty jeszcze młody, perspektywiczny, także jak najbardziej. Zresztą w Ekstraklasie sędziują sędziowie 40+, także Maty ma jeszcze wiele, wiele sezonów przed sobą. Tak, nie wiem, Maty tam ma lat, ale... 17. Tak, patrząc na to, gdzie pracuje, myślę, że może to szybko zdziałać. Ten wiek tam może być trochę zaniżony. Wiek czy wiek?
Nie, no ma 17, naprawdę. Ja wiem, tak. Okej, zresztą widać po nim, no, szybko biega, młody, wybiegany, waleczny. Odkąd pamiętam, taki właśnie Mati był, także gratulujemy. 5 bramek, 1 asysta, najlepszy strzelec i będziesz, Mati, miał od nas pizzę do jeta, co chce ta. A my zapraszamy na drużynę tygodnia. Drużyna tygodnia, lider czwartej ligi Agrosfera, 2 mecze, 2 zwycięstwa do tej pory. Pierwsze zwycięstwo w poprzednim tygodniu, drugie w tym, wygrana z drużyną okręgową izbą, tak, z okręgową izbą radców prawnych. Musiałem tutaj sobie tylko przełączyć jedną bramką, z tego co pamiętam. 3-4 chyba. Tak, Kudzów to tak. I dyskomfort Gdańsk, pokonali z tego co pamiętam. Tak, dyskomfort Gdańsk wcześniej troszeczkę wyżej, ja już tutaj 10-2, to było zwycięstwo nad dyskomfortem. Teraz 4-3 z niewygodną okręgową izbą radców prawnych. Agrosfera debiutowała u nas w poprzednim sezonie, jesień 2021. Tam grała w drugiej lidze. Nowy zespół, nowy twór, ale tak jak tutaj wspomniałeś już wcześniej, złożony z zawodników w większości, którzy już przeszłość w PL3 Ergol dosyć sporą mają. Tak. No tutaj na czele Wojtek Uzi Uzalski. Uzi Uzarek. Tak. No ale wiadomo o kogo chodzi. W zasadzie można powiedzieć Uzi i też nie Uzo. I też będzie wiadomo kto to jest. No Wojtek już sporo sezonów w naszych rozgrywkach rozegrał. W My Projekt chociażby w Kurendzie przecież. Teraz w Agrosferze. Także to jest jedna z większych gwiazd tego zespołu. No i Tomek Pasierski. Też musimy powiedzieć Tomek Pasierski z przeszłością w Intuum. A więc w najwyższej klasie rozgrywkowej wiele, wiele sezonów. Tak. Czy chociażby Kuba Zgliński, gdzie legenda Płonik Gdańsk. A to też. Też. A Uzi też jest taką małą legendą. Też. To tak, panowie w Polonii Gdańsk grali, już teraz Polonii nie ma. Jest to Czyniowiec. Właśnie. Jak to się szybko pozmieniało. Chcieli chłopacy odbudować razem z Kozłowskim Adasiem, ale się nie udało. Tak. Z 12 ekip w Polsce chyba, która ma komplet punktów po jesieni, o ile dobrze pamiętam. A wszystkie są z B-klasy? Nie, najwyżej jest chyba Wieczysta Kraków. Wieczysta nie zgubiła nic. Myślałem, że jakiś remis miał. Tak, nie, wszystko mają do przodu, wszystko komplet. Proszę. No to będziemy się przyglądać, ile z tej puli 12 dotrwa do końca sezonu 2021-2022. Jan Nowiński, Karol Kietliński, Kuba Kietliński, Krzysztof Kijanka, Artur Koluch, Krzysztof Kozłowski, Robert Kugler, Marcin Lewandowski, Tomek Pasierski, Adam Pogorzelski, Maciej Skarżyński, Mateusz Sylwestrzak, Wojtek Uzar, Tomasz Zawadziński i Jakub Zgliński. To jest całe zestawienie Agrosfery, lidera czwartej ligi, drużyny tygodnia. No i tak jak tutaj Uzi powiedział przed spotkaniem przeciwko OIRP Gdańsk, projekt 10 spotkań wygranych rozpoczęty, 2 kroki zrobione, zostało 8. Uda się? Jest to możliwe, chociaż czasem zdarzy się jakieś braki kadrowe i lepiej handicap 6,5 zastosować. Albo po prostu zdarza się dobry rywal, tak jak tutaj mieliśmy przy okazji meczu przeciwko OIRP, no bo zwycięstwo jedną bramką nie jest przekonywujące. No nie jest, nie jest. Ale jednak zawitało na koncie Agrosfery, więc ten zespół no, z kompletem punktów zobaczymy, czy będzie jedynym, który zakończy drugą fazę rywalizacji, właśnie mając same zwycięstwa na koncie, a tych drużyn coraz mniej. Chociażby twój tutaj jeszcze się liczy, ale myślę, że będzie ciężko. Oj, na to nie liczę. Okej, okay. Przynajmniej szczerze i obiektywnie chyba. Dobra, moi drodzy, temat tygodnia przed nami, drużyna tygodnia, Agrosfera. I tak jak wspomniałem, talon na pizzę dla Was. Rozpoczęliśmy drugą fazę rywalizacji, tutaj tak jak wspomnieliśmy, no i co? I chcielibyśmy przypomnieć Wam jedną rzecz, jeśli chodzi o statystyki drużynowe, jeśli chodzi o statystyki indywidualne, nie liczymy tego, co było w tej pierwszej fazie. Tak, teraz do klasyfikacji strzelców, asystentów, Kanadyjczyków, liczymy tylko to z lig, nie z grup. Tak. Tylko to, ta druga faza się liczy. Tak samo jeśli chodzi o najlepszy atak, najlepszą obronę, też tylko i wyłącznie patrzymy w tabelę tej drugiej fazy zmagań. Ta pierwsza jakby
poszło już w zapomnienie, odcinamy ten kupon i teraz o wszystko walczycie właśnie podczas tej drugiej fazy, a więc o jakiekolwiek tutaj profity voucherowe to możecie wywalczyć właśnie w tej drugiej fazie. Przypomnę, drużyna z pierwszego miejsca 800 zł, z drugiego 500 zł, z trzeciego 300 zł do wydania w Ergolu, najlepszy strzelec 200, najlepszy bramkarz 150, najlepszy asystent 100 i najlepszy Kanadyjczyk również 100, razem na każdą ligę ponad 2000 w puli do wygrania, także całkiem sporo. Kto królem strzelców? Ogólnie, bez patrzenia na ligi. Już teraz taki szybki typ. Bez patrzenia na ligi to może być Wojtek Uzan. To jest bardzo dobry typ. To jest bardzo dobry typ. Ja chciałem Andrzeja Rubeca dać, ale no już teraz go nie było i troszeczkę stracił, także, ale to nie wiadomo, bo może akurat odpali w pozostałych spotkaniach. No ja dam Andrzeja tak może niekonwencjonalnie, bo tak myślałem jeszcze o Rafale Bujnowskim, ale nie, ostatnio się coś zaciął, także daję na Andrzeja Rubeca i będę mu kibicował. Powodzenia. Powodzenia również. Moi drodzy, dziękujemy za ten raport. Widzimy się oczywiście za... Nie, przepraszam, widzimy się za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu gramy tylko jeden dzień. Poniedziałek, 4 mecze, potem jest przerwa. Tutaj jest troszeczkę większa impreza na Ergo, także hala jest zblokowana, nie możemy z niej skorzystać. Także my widzimy się za 2 tygodnie, jak troszeczkę się po tej przerwie rozkręcimy i będziemy mogli Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, co się działo na przestrzeni kilku dni sezonu zima 2021-2022. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia.